Czy rok 2022 na drogach powiatu radomszczańskiego był bezpieczny? Oto zapytam podinspektora Mariusza Pawłowskiego, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Witam na portalu Radomsko24 w temacie. Moim gościem jest, jak już wcześniej przedstawiłem, podinspektor Mariusz Pawłowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Witam serdecznie. Witam. Panie inspektorze, zrobiłem sobie takie krótkie zestawienie. Kiedyś również to robiłem. Wygląda na to, że styczeń nie był zbyt łaskawy, jeżeli chodzi o kolizje i wypadki w powiecie radomszczańskim, bo na przykład kierujący Cinquecento, 34-letni mieszkaniec gminy Lgota Wielka na uku drogi, stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wylądował w rowie. Kierujący Citroenem na uku drogi stracił panowanie nad pojazdem, również uderzył w słup. W zderzeniu były poszkodowane dwie osoby. Samochodem kierował wtedy 70-letni mieszkaniec powiatu włoszczowskiego. 13 stycznia w godzinach porannych na drogach powiatu radomszczańskiego policjanci drogowi zatrzymali 5 kierujących, którzy przekraczali prędkość. I taka chyba wisienka na torcie to 29 stycznia, dzięki obywatelskiej postawie świadka zdarzenia, udało się zatrzymać kompletnie pijanego kierowcę, miał 2,7 promila alkoholu. Tak się zastanawiam, co siedzi w głowie tych osób, tych kierowców, którzy jeżdżą w tak nieodpowiedzialny sposób, mimo że mamy teraz już widełki mandatów tak poszybowały w górę, że no włosy jeży się na głowie ci, którzy mają. No faktycznie styczeń nie zaczął się ciekawie, można powiedzieć, dla nas. Zakończyliśmy ubiegły rok bardzo dobrze, bo liczbą wypadków poniżej 100 i kolizji około 1200. Na szczęście tylko 10 osób zginęło w ubiegłym roku. A chcesz to porównać z 2021 rokiem? Lepiej czy gorzej? Właśnie mówię, że jest lepiej. Aha. Jest lepiej. Natomiast styczeń faktycznie tego obsuje roku... Obsuje wam statystykę chyba. Zaczyna nam psuć statystykę, tym bardziej, że już w styczniu samym 3 osoby zginęły na drogach powiatu radomszczańskiego. Mhm. Też zastanawiamy się, co siedzi w głowie takich osób, które i przekraczają prędkość, i jeżdżą w stanie nietrzeźwości, dlatego że też w styczniu już zatrzymaliśmy 17 nietrzeźwych kierujących samochodami i 17, o dziwo, rowerzystów nietrzeźwych, więc ten współczynnik jest większy niż w porównaniu do roku ubiegłego. No właśnie, czym to jest spowodowane? Tym, że liczą na to, że im się uda? Że no, patrol będzie w innej części Radomska, oni sobie gdzieś chyłkiem przejadą? Teren powiatu generalnie jest dosyć duży obszarowo. Tych dróg do przejechania jako patrol mamy dużo. Może część osób tak sobie myśleć. Natomiast konsekwencje tych zachowań naprawdę mogą być dla tych osób bardzo poważne, a mogą być poważne dla tych osób, którym oni mogą zrobić krzywdę tak naprawdę. Bo mówił pan, że styczeń no, nie był chlubny, natomiast w 2022 roku, który taki miesiąc też popsułby wam statystyki, jeżeli by faktycznie one poszybowały w górę? Ubiegły rok to był akurat październik, taki był cięższy dla nas, no ale to z każdego roku jest troszeczkę inaczej i ta statystyka jest czasami tak jak sinusoida. Więc... Powiedział pan, że coraz częściej rowerzyści jeżdżą po jednym głębszym. Czyli co, myślą, że rzadziej oni są, wpadają w oko, nazwijmy to, stróżów prawa, policjantów drogówki? To znaczy w ubiegłym roku wzrosły radykalnie kary grzywny za jazdę w stanie nietrzeźwości i w stanie po użyciu alkoholu. Część osób na pewno miała tego świadomość, było to nagłaśniane przez media, przez portale różnego rodzaju informacyjne i część tym osób zostało to w głowie po prostu. Teraz jak o tym mówimy mniej, możliwe, że tak by... Wydaje im się, że mogą uniknąć konsekwencji kary. No właśnie, mam jeszcze okres zimy. Czy dużo nakładacie mandatu? Czy w chwili obecnej są to tylko pouczenia? Mam tu na myśli teren niezabudowany, gdzie powinny być obowiązkowo noszone odblaski, elementy odblaskowe. Znaczy my cały czas uczulamy właśnie osoby na to, żeby te elementy odblaskowe nosić. Obecnie z kilkoma gminami powiatu radomszczańskiego, są to Kobiele, Masłowice, Kodrąb, które zakupiły elementy odblaskowe, kamizelki. Więc policjanci razem z pracownikami tych gmin rozdają elementy odblaskowe, no tak, żeby te osoby były widoczne na drogach. I faktycznie widzimy, że coraz więcej osób te elementy odblaskowe na drogach posiada. Natomiast my dość radykalnie podchodzimy do tych osób, które tych elementów nie posiadają, dlatego że to jest realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.
Wie pan co, czytam te doniesienia, bo również o nich informujemy na portalu Radomsko24 o wykroczeniach, o wypadkach, o zdarzeniach drogowych i niestety krew mi w żyłach mrożą takie informacje. To było chyba pod koniec stycznia, gdy na autostradzie A1 został zatrzymany kierowca tira, który oprócz tego, że jechał wężykiem, odbijał się od tych elementów, które oddzielają pasy od barier, tak. Od barier, to jeszcze chyba miał chyba około 2 promili alkoholu. Tak, to był obywatel Gruzji. No właśnie. Na szczęście został zatrzymany i wyeliminowany z dalszej jazdy. Ale tu się zastanawiam, bo taki zestaw, który ma kilkadziesiąt ton, który to jest naprawdę coś niesamowitego. Samochód osobowy w zderzeniu z takim właśnie pojazdem, no nie ma. No, takie zestawy szans. Mają około 40 ton tak naprawdę i zatrzymać ten pojazd nawet przy zwykłym hamowaniu, co dopiero mówić o hamowaniu przez kierującego, który jest w stanie nietrzeźwości, to jest to na pewno duży kłopot i niebezpieczeństwo zdecydowanie na takiej autostradzie. I co mówić, jak został on ukarany, pamięta pan, bo to jest ważne. Znaczy, czynności zostały przeprowadzone w trybie, z uwagi, że to nie był obywatel Polski. Sąd ukarał go grzywną, zakazem prowadzenia pojazdów i karą pozbawienia wolności. A możecie mu zabrać... No to jest zabrane... I zatrzymano oczywiście prawo jazdy. Tak. Zatrzymane prawo jazdy. Bo zastanawiam się nad jedną kwestią. Tutaj też chyba było bardzo dobre zachowanie innych kierowców, bo dokładnie, oni tak. przyczynili się tak. do wyeliminowania go z ruchu, czyli go zatrzymali po prostu. Dokładnie tak. I inni kierujący zwrócili uwagę na tor jazdy tego kierującego. No i w wyniku tego policjanci dokonali już faktycznego, bezpośredniego zatrzymania. Na szczęście jest takich osób coraz więcej, w sensie takich obywateli, którzy zgłaszają nam tego rodzaju zdarzenia i apelujemy o to, żeby było ich jak najwięcej. No ten kierowca, który miał, to było chyba w Radomsku przy ulicy Świętego Rocha, który miał 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, też został zatrzymany dzięki postawie obywatela, który właśnie tak. zobaczył, zabrał mu kluczyki i zadzwonił na policję. Mi się wydaje, że tu też również trzeba przestrzec osoby, obywateli, którzy robią, dokonują takiego zatrzymania, że też to no, muszą liczyć się z pewnymi konsekwencjami, bo ktoś pod wpływem alkoholu może być nieobliczalny. Może być nieobliczalny i agresywny, dlatego no tutaj apelujemy oczywiście o zgłoszenia, natomiast jeśli mamy świadomość jako obywatel zgłaszający takie zdarzenie, że taka osoba może być agresywna, to czasami lepiej nie podejmować żadnych działań i poczekać na przyjazd policjantów, którzy mają środki przymusu bezpośredniego i którzy mogą bezpośrednio zareagować. Czy nawet jeżeli ten ktoś usiłuje uciec z miejsca zdarzenia. Czasami nawet warto po prostu odpuścić dla własnego bezpieczeństwa. Dla własnego bezpieczeństwa. Mamy już, ferie się skończyły, panie inspektorze, ale z pewnością były zgłoszenia, jeżeli chodzi o autokary, które wyjeżdżały z dziećmi na zimową kanikułę. Jaki jest stan tych autobusów? Zadowalający, czy już nie jest tak, że niestety dzieciaki musiały odjechać z kilkugodzinnym opóźnieniem, bo musiał być podstawiony inny autobus? Jeżeli chodzi o autobusy z powiatu radomszczańskiego, one są naprawdę już w dobrym stanie. My te kontrole dokonujemy, tych kontroli dokonujemy codziennie praktycznie po kilka, kilkanaście i w ferie, i w okresie nauki szkolnej. W okresie ostatnich właśnie ferii tych takich sprawdzeń pojazdów wyjeżdżających z terenu powiatu radomszczańskiego było kilkanaście. Natomiast oprócz tego kontrolujemy też, tak samo jak i inne jednostki województwa łódzkiego, kontrolujemy też autokary przejeżdżające przez teren powiatu radomszczańskiego, czyli tak by na tych kierunkach feryjnych, wakacyjnych. I tych kontroli też było kilkadziesiąt. I z jakim skutkiem? Pozytywnym? Wszystko ze skutkiem akurat pozytywnym, tak. Te autokary były w dobrym stanie, kierujący byli, posiadali odpowiednie uprawnienia, byli w odpowiednim stanie psychofizycznym. Te pojazdy też były takie, że nadawały się bardzo dobrze do dalszej jazdy. Czyli rok 2022 oceniłby pan... Jako dobry. Jako dobry. Jako tak. bardzo dobry. Jeszcze jako jest, dobry. Czyli czwórka? Cztery z plusem. Cztery z plusem, dlatego że od ostatnich 3 lat udaje nam się utrzymać na terenie powiatu ilość wypadków drogowych, czyli tych takich poważniejszych zdarzeń, poniżej 100. Poprzednio to było ponad 300-350, więc tendencja jest tutaj bardzo dobra. Podobnie zresztą jak ilość kolizji. No tutaj przykład budowanej autostrady, kiedy tych zdarzeń było około 2,5 tysiąca rocznie, teraz jest 1200. No tutaj widoczny skok w dół. Czyli co, większa świadomość kierowców, czy po prostu więcej patroli, kierowcy się bardziej się pilnują? Znaczy w przypadku tych 2-3 lat przy budowie autostrady natężenie ruchu było takie, że ograniczenia spowodowane tak jakby budową i tymi
zaporami, różnego rodzaju zwężeniami jezdni, powodowały, że do tych wielu zdarzeń dochodziło po prostu. Nie wiem, czy to pytanie skierować do pana, ale może kierowcy też również monitorują do was. Czy wie pan, czy jest jakaś komunikacja między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, a właśnie waszą jednostką? Kiedy będzie oświetlony węzeł w Kamieńsku na autostradzie, bo tam są naprawdę egipskie ciemności, tu przy rondzie, gdy się wjeżdża od strony Radomska. No naprawdę jest bardzo ciemno, to niezbyt jest przyjemnie i niezbyt bezpiecznie. Szczerze mówiąc, nie interesowałem się do tej pory tą sytuacją. Sprawdzę to. Mamy kontakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrada bieżący. I tak jakby na bieżąco nasze uwagi, które my przekazujemy, są no, praktycznie wszystkie realizowane. Oczywiście te wnioski składamy. Niektóre wymagają jakichś nakładów finansowych, są odłożone w czasie. A o tą sytuację zapytam. Czyli jakie są problemy jeszcze nadal wynikają, jeżeli chodzi o ten węzeł w Kamieńsku, czy ten odcinek, który wypatrujecie? To znaczy A1? Ten odcinek już jest poprawiony, o tyle, że są już nawet te wjazdy i zjazdy na autostradę poprawione i bezpieczniejsze. Przedtem, o ile pan redaktor pamięta, były takie sytuacje, gdzie wjeżdżając od strony Łodzi w kierunku Katowic i zjeżdżając na Kamieńsk, no trzeba było wykonać gwałtowny 90-stopniowy, tam jest teraz też ciemno, 90-stopniowy skręt w prawo i tak samo w drugą stronę jadąc na Łódź-Warszawę był znak stop. Niestety nie wszyscy tego znaku stop przestrzegali, a nie było pasa włączeniowego. Tak. Teraz jest to już poprawione, więc jest już trochę bezpieczniej. Natomiast co do tego oświetlenia faktycznie zainteresuję się tym. No to proszę mi wierzyć na słowo, bo ten odcinek pokonuje codziennie i właśnie ten zjazd w kierunku w Kamieńsku tutaj na starą E16, tak ja to określam, jestem tak przyzwyczajony. 91 drogę jest w ogóle nieoświetlone i naprawdę trzeba tam wykonać dość szybki, karkołomny manewr, żeby zdążyć skręcić, jak ktoś jedzie szybko. Czego wam życzyć na 2022 rok waszej pracy? Jak najmniej pracy. Jak najmniej ofiar śmiertelnych na drogach, jak najmniej ofiar rannych na drogach, jak najwięcej osób rozsądnych na drodze, w tym kierujących i pieszych. No to tego życzę w takim razie na 2023 rok wszystkim policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, a panu dziękuję za przybycie, za skorzystanie z zaproszenia i za rozmowę. To już wszystko dzisiaj w programie W Temacie. Zapraszam państwa na kolejne poniedziałek, środa, piątek, godzina 19:45. Do usłyszenia, do zobaczenia.